Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Przede mną ojciec. Kiedyś ojciec dyrektor, teraz ojciec rektor. Ścieżka jego wiodła z Mazur przez Łódź do Warszawy. Jest profesorem sztuki teatralnej, ale gra z radością studenta, chociaż ze sznytem profesorskim. Moim gościem jest Wojciech Malajkat. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Wiesz co, Wojtek, może zacznę takie pierwsze pytanie. Co ci dały Mazury? Wszystko. Wszystko, wyobraźnie. Ja, gdybym się urodził w górach, to góry by mi to dały, tak? Albo równiny na Mazowszu, no ale Mazury mi dały wszystko. Lasy, jeziora, góry, więc ja tam byłem kowbojem. Czekaj, jakie góry? A tak, bo góry, no tam są pagórki. No tak, pagórki. No, tak, to jak ja byłem mały, to były góry. Wiesz co, no więc byłem kowbojem, indianinem, czterema pancernymi, byłem Amundsenem, zdobywałem bieguny, wszystko, wszystko. Mazury to jest, wiesz, moja wyobraźnia. Bo wiesz, ja zazdrościłem takim chłopakom, wiesz, ja jak chłopak taki, wiesz, mieszczuch, miasto, że oczywiście też oni bywali... Ale ja z tego, co widzę, to ty też masz wyobraźnię. No, bo dużo jeździłem, wiesz, akurat nie u mnie, Podkarpacie bardziej było kierunkiem, ale wiesz, bo oczywiście banalne pytanie było, czy musiałeś śpiewać szanty, ale to bardziej szanty są chyba dla turystów. Nie, wiesz co, jak ja już tam taki byłem koło, no powiedzmy ogólniakowy, to zaczął się piknik country w Mrągowie. No tak. Stary, to dopiero było, wiesz, dla człowieka takiego tam z takiego, no z maleńkiej miejscowości tak naprawdę, no to było... Bo ty byłeś z Mrągowa, tak? Jestem z Mrągowa, tak. Mrągowa. To było szaleństwo. Ja nienawidzę muzyki country, ale też nie chcę nikogo urazić, bo rozumiem ludzi, którzy to lubią. Ja niestety nie. Ale tam chodziłem, wiesz, i zaglądałem, a to od strony jeziora, a to tam gdzieś od lasu, żeby zobaczyć ten wielki świat, bo tam przyjeżdżał. To teraz to jest nic, ale na ulicach Mrągowa pojawiały się takie reklamy Marlboro, wiesz, facet w kowbojskim kapeluszu, który pali tego papierosa, dym się unosił. To kowboj po prostu, no, wiesz, mazurski kowboj. Na Mazurach pojawili się kowboje prawdziwi. Wiesz, no dobrze, to kto był Indianin? No ja. A no tak, ty weź nie, bo oni najeźdźcy, a ty... No tak. No to... A ja broniłem Mazur. Nie, bo tak sobie pomyślałem, że wiesz, że taki chłopak z Mazur, który nagle się pojawia, wiesz, w mieście, to może ma taką przewietrzoną głowę, wiesz, że to jest inny start trochę. No to wszystko jest inne tak naprawdę, no bo wiesz co, no, jak ja przyjechałem do Łodzi, to pojechałem pierwszy raz tramwajem. A jak przyjechałem z kolei po studiach w Łodzi do Warszawy, to gubiłem się i musiałem cały czas widzieć Pałac Kultury. Ty pojechałeś drugi raz tramwajem. Bo jak znikał mi Pałac Kultury, to ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Więc cały czas byłem, wiesz, taki zorientowany na pałac. No ale jakoś przeżyłem. Powiedz mi, bo ten taki trójkąt, prawda, Mrągowo, Łódź, Warszawa, to taki twój jakby trochę trójkąt, prawda? No. Jak się czułeś, bo z kolei tak, Łódź się trochę zahartowała i potem nagle skok Warszawa. Jak to jest, wiesz, dla takiego chłopca? No wiesz, no na szczęście już byłem po 4 latach studiów w Łodzi. To wiem, pewnie wiesz, że to duże miasto jest. No nie, ja wiem, nie. No. Więc już no, też nie bez przesady, no ja wiem. No. Zostałem Mazurem, tak czy siak, w głębi duszy, więc jak teraz mam chwilę i mogę sobie pojechać z powrotem do domu, no to robię to, bo ja to tam bardzo lubię być. No ale umiem też być i żyć w Warszawie. Nie, no ja wiem, bo w ogóle nawet mnie dzisiaj zaskoczyłeś sobie przyjechać, nie to, żebym cię podejrzewał, że jak wiesz, chłop z Mazur nagle, że będzie przyjeżdżał furą, nic będzie takie, ale hulajnogą elektryczną przyjechałeś. Tak, przyjechałem. To wiesz, to nie zaimponowałeś mi, bo wiesz, ja niby tutaj, wiesz, dziada, pradziada, a ja nawet jeszcze na tym nie stałem, wiesz. To ci po tym, po programie pokażę, jak się jeździ. Nie, no właśnie, a muszę powiedzieć, że taką jakąś... Nie, to jest super zabawka. Oczywiście bardzo trzeba uważać, żeby albo sobie, albo komuś nie zrobić krzywdy, ale kapitalne. No nie muszę szukać miejsca, wiesz, przemieszczam się po chodnikach czy po ścieżkach rowerowych i skracam czas dojazdu. Słuchaj, ale tak się chciałem spytać, wiesz, to dla studentów, jak widzą, że rektor jedzie, wiesz, na hulajnodze elektrycznej, czy to nie jest jakieś, wiesz, czy to nie urągasz powadze stanowiska, wiesz, to jest... Wiesz co, no nie zastanawiałem się nad tym, a jak im to nie pasuje, to niech sobie zmienią szkołę. Ale to ostro, wiesz, że ostro. Ostro.
To ty jesteś ostrym rektorem? No nie, co znaczy? No, jestem rektorem, który no, pilnuje porządku, no bo inaczej nic by się tam nie, fajnego nie działo. Ale nie jestem też chyba zanadto jakiś taki rygorystyczny. Nie, nie, nie wiem, trzeba ich zapytać. Ale robiłeś swoje ankiety kiedyś? Jak ciebie postrzegają? Jako wolisz nie? Wiesz, tak? No, dla mnie ankietą to, jest, to są wybory. No, pierwszy raz zostałem wybrany 4 lata temu. I teraz jest chyba przed zostałeś... I teraz tak? Znowu zostałem wybrany. To znaczy, że chcą, żebym był ostry. Słuchaj, ale o byciu rektorem jeszcze porozmawiam, bo nie wiem, jak wyglądają takie wybory. Czy to jest tak, że to oni cię wybierają? No, wybierają mnie społeczność nasza. A, no społeczność, czyli to jest takie prawie, że jak w polityce wybory, prawda, że... No, nie prawie, to jest takie wybory. Ale co, musisz ogłosić swój program, na przykład będzie to, będzie tak, to, będzie tam... W poprzednich wyborach miałem kontrkandydata, więc musiała się odbyć debata wyborcza. Musieliśmy przedstawić swoje programy, gadać ze sobą, przyglądali się temu ludzie i potem głosowali. Ty, a jakie miałeś jakie hasło swoje, na przykład wyborcze? Miałeś? Nie. Na przykład z Wojtkiem do świetlanej przyszłości albo... Nie, ale miałem kampanię wyborczą, którą zorganizowali studenci i w całej szkole były napisy Malaj musisz, ale wypowiadane przez gwiazdy światowe. To znaczy, wiesz, na przykład... Anthony Hopkins miał taki dymek i było Malaj musisz. No proszę bardzo. Czy tam Richard Gere. I tak, no to kurczę, który z polityków tak miał? No wyobraź sobie. Nie, no daj spokój politykę. Przy nas to jest małe piko. Nie mieszajmy tych dwóch światów. Wojciech Malakat jest moim gościem, Siła Muzyki Radia Z. Słuchaj, bo teraz ci pokażę, jacy jesteśmy starzy, bo nie wiem, czy wiesz, ale byłem na twoim debiucie teatralnym. Ja też. Masz pojęcie, że ja też na nim byłem? Słuchaj, to był 86 rok. Tak. No, to jeszcze było w zeszłym wieku. Hamlet. No. Byłeś naprawdę? Tak, byłem. Słuchaj, ja wtedy byłem jakimś totalnym teatromanem. Chciałem zdawać na wiedzę o teatrze, teraz będziesz się śmiał. Nie, dlaczego? Bo z wiedzy o teatrze zawsze się studenci wydziałów teatralnych, zawsze, znaczy aktorskich, się śmieją. Nie. Trochę tak, jest konflikt. Wociarze, wiesz, że wociarze tacy przyszli recenzenci, a aktor to jest sól tego, wiesz. Ja wiem. Znaczy w szkole tego nie widać, a potem może się coś tam dzieje takiego. Byłem studentem, znaczy chciałem zostać, nawet się dostałem tak trochę, byłem tak zwanym wolnym słuchaczem. A ty nie chciałeś być aktorem? No, wiesz co, to bym marzył, ale to nie, w ogóle nie, daj spokój. Nie, no właśnie, najpierw WOT i tam byłem jedną nogą, byłem wolnym słuchaczem. No, aha, tylko tyle, no. Okej. Okay. I tam nie kopali. Kto był rektorem wtedy? Słuchaj, już... W 86 to czekaj, chyba... Czekaj, no, bo był... Łomnicki pewnie. Nie, słuchaj. Łapnicki. Nie, bo ja tu 89, tak, 88 tam okay. Byłem, tak, wiesz, jedną to nogą. To był albo Łapicki, albo... Tam też był pan Śliwonik był, ale to nie wiem, czy on był rektorem. Był. Nie. A Kenik mógł być też? Nie. 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 Ale wiem, że byłem. Lech Śliwonik był rektorem, tak. I mogłem, no to właśnie mogło być wtedy. Mogło tak. Być, tak. Słuchaj, ale chciałem spytać o... Bo ja wiesz, dlaczego dobrze pamiętam to przedstawienie, ponieważ... No. Dobrze pamiętam to przedstawienie, bo nagle zobaczyłem, bo wiesz, Hamlet, to... No wiadomo, no to jest aż, wiesz, no top, prawda, tak. Marzeń. I nagle wychodzi młody chłopaczek, taki zdenerwowany, jakby, znaczy nie zdenerwowany, grający takiego trochę jakby rozlatanego. Czy reżyser czerpał z tego, że jesteś, wiesz, taki młodziak? Tak. No tak. Wiesz co, to w ogóle była jakaś dziwaczna historia, bo tego Hamleta miał grać albo Bogusław Linda, kurczę, albo Krzysztof Kolberger. A? I oni obaj nie mogli. I nagle jakiś zwrot akcji, że już nie będą szukać wśród takich no, doświadczonych aktorów, tylko wezmą człowieka, no, debiutanta. No, i padło na mnie, więc ja wiesz, no nie dość, że to jest tam taka tradycja tego Hamleta ogromna, że to spadło mi na, wiesz, na ramiona. Wiesz, bo to może albo przygnieść, albo wynieść, wiesz. Tak no. Jest, tak jest, dokładnie tak. Tak myślałem też o tym, myślę sobie, kurde, no to teraz panie, jak spadnę z takiego konia, to no to już będzie bolało, no ale jakoś chyba się utrzymało. Nie bolało, bo... No, i ten, ale tak, potem ten Guido de Mur, bo to był taki Holender, który to reżyserował, no bardzośmy się zaprzyjaźnili, on bardzo potem właśnie dużo z tego mnie, takiego młodziaka, trochę znerwicowanego,
Ale ty też tak grałeś, prawda? Jakby trochę czerpałeś z tego, że po prostu no, nie... To był taki Hamlet, który wiesz, no, który jest trochę pogubiony, który nie może się pogodzić z tą śmiercią tego ojca swojego i... I to być albo nie być nie jest takie... To być albo nie być nie jest takie jakby... Pamiętam, jest takie, że ono nie było takie, jak ja mu sobie... nie to, że wyobrażał, tylko takie monumentalne, prawda? Ono było takie, wiesz, gdzieś tam w kącie, ściśnięte, coś tak, tak. Słuchaj, czy dobrze pamiętam, że były scenografią, były cztery lampy takie duże stojące na... Na rusztowaniach. Na rusztowaniach. I pamiętam słuchaj, przedstawienie, w którym kopnął kogoś prąd. Tak, było. Ale to nie było na premierze. Nie, bo ja słuchaj, ja jak wtedy chodziłem do teatru, to się cztery razy, pięć razy chodziło na jeden spektakl. Słuchaj, ja nawet plakat zrobiłem do Hamleta. Miałem w domu na nekrologach z gazety taka trupia czaszka na takim kwiatku, coś takiego. Super. Ale tak popieściło jakiegoś naszego kolegę. Ale czekaj, bo wiesz dlaczego to było dziwne? Bo na każdej dziwne? Z tej wieży stał tak, operator. Tak, ponieważ zaczynało się przedstawienie, kurtyna była, no wiadomo, jakby zamknięta i ja nagle słyszę jęki. Tak. I wszyscy myśleli, że to jest część przedstawienia, że ono jest dosyć awangardowe, że może jęczy, wiesz, duch ojca albo coś, wiesz, albo takiego. Albo Hamlet już jęczy. Albo już jęczy Hamlet i nagle wychyla się głowa zza tej kotary i ktoś mówi, czy jest na sali lekarz. Tak było, tak, tak. A widzisz, no. Ale żyje ten człowiek. Słuchaj, a powiedz właśnie, nie, no to właśnie całe szczęście, bo tak to byśmy o tym nie mówili, natomiast powiedz mi sobie o tak zwanych recenzjach z tego czasu, bo żyjemy w takich czasach, że każdym, że się łatwiej krytykować, łatwiej dowalać, bo to się dobrze sprzedaje, prawda? Czyli krytyka wiedzieć lepiej, prawda, i tak dalej. Jest dużo młodziaków, którzy startują, wiesz, w różnych portalach internetowych. Jakie były wtedy recenzje? Chodzi mi o to w ogóle nie tylko konkretnie o Hamlecie, ale jak się pisało recenzje? No były różne, ale moim zdaniem było więcej takich pisanych z miłości raczej, niż właśnie z jakiejś niechęci i z tej potrzeby dowalenia komuś. Raczej były takie recenzje, które się próbowały dociec i dowiedzieć czegoś. Aha. Albo powiedzieć w recenzji coś ważnego i szczególnego o przedstawieniu. Nie były powierzchowne, nie były takie, wiesz, napisane lewą ręką. Nie mówię, że teraz też tak się pisze, ale... A nie było takiego jakby hejtu w recenzjach, prawda? Bo... No nie, to prawda. To nie było tego. No ale teraz też nie, przecież to nie możemy powiedzieć, że większość recenzji to jest napaść. No nie, ale dużo jest, wiesz, bo tutaj w ogóle to nie a propos ciebie, ale tak ja, no wiesz, to gdzieś tam w swojej pracy się też z tym zetknąłem, no. Z jakąś kompletną taką negacją, albo z tym, wiesz, że sporo z takich portali internetowych, tu się mnożą i tam jest takich pełno, wiesz, fajterów, skoczków. No tak, no jest pewnie więcej ludzi niezadowolonych teraz na świecie. Mają gdzie się wyżyć. No teraz, wiesz, a ty jesteś zadowolony, Wojtek, w ogóle z tego, co robisz, ze wszystkiego? Jesteś zadowolony? A, uśmiechnie, tak. Masz uśmiech na twarzy, prawda? I powiedz mi, nie jest coś takiego, że raczej masz wrażenie, że świat, jakby to, co może polityka uczyniła, z tego powoduje, że raczej jest więcej takich z nosem na kwintę i że jak ktoś jest uśmiechnięty, znaczy, że coś z nim nie tak. Że nie jest normalny. Tak, tak, tak. Ja wiem. Wiesz co, nie robię takiej statystyki. Nie wiem, no, spotykam się z ludźmi. Część jest przestraszona teraz, ma czym tak naprawdę. No tak, tak, tak. Jest jak jest. W polityce też nie jest najlepiej, to też wiemy. Kiedyś czasy w polityce były spokojniejsze, sam przyznasz, prawda? No był jakiś jeden obóz. Tak. Można było albo być z nim, albo przeciwko niemu. Tak, był on taki wyrazisty i wyraźny. No teraz się porobiło tego, tych możliwości jest tyle, że nie wiadomo kogo lubić, kogo nie lubić tak naprawdę. I ludzie się trochę gubią. Aha. Też im nie, pewnie nie dają wszyscy tego, na co my czekamy, że chcielibyśmy. Tak naprawdę, bo moim zdaniem tak, wszyscy by chcieli, żeby na świecie było porządnie, stabilnie, tak, żebyśmy wiedzieli, że mamy jakiś cel i go osiągniemy. Teraz, wiesz, z dnia na dzień może się wszystko przewrócić do góry nogami. I ta niepewność chyba ludzi trochę... Ale powiedz, czy rok temu wymyśliliśmy coś takiego, że ktoś by w ogóle pomyślał o takim scenariuszu katastroficznym, że nagle się pojawi coś, czego w ogóle nie widzimy i nam zdezorganizuje życie? Nie, ja nie wiem. Być może byli ludzie, którzy to przewidzieli. Lem napisał parę książek, które wyprzedziły czasy. No był też jakiś niesamowity film tego Soderbergha, który dokładnie jakby... No ale nadal wszyscy myśleliśmy, że to jest science fiction jednak, a tu nagle...
On jest jak jest. Wojciech Malekat jest moim gościem. Wojtek, posłuchaj, powróćmy jak za dawnych lat, bo chciałem porozmawiać o kalamburach. O. O kalamburach chciałem porozmawiać, okay. Bo ja miałem sobie straszną gulę, jak ciebie zobaczyłem, jak to prowadzisz, bo ja pomyślałem, że kurde, to jest formuła dla mnie. Kalambury, czysta jazda, zabawa. Powiedz o tym programie, bo nie wszyscy go pamiętają, ale to był w ogóle kultowy, hitowy program lata, które to były? 90, tak? Jakoś tak, chyba tak. No tak, bo już byłem tu, a ja w 86 skończyłem szkołę. No to jakoś tak. No, wiesz co, ja to nawet lubiłem. Bo to było nawet lubiłem, no, ale to ciekawe. No bo to chyba nie jest jakiś taki do końca moje przeznaczenie, tak? Ale ja tam spotkałem strasznie dużo wspaniałych ludzi, których bym nie spotkał na co dzień. A zanim się usiadło tam przed tą kamerą, wiesz, przy tej tablicy, na której rysowało się albo pokazywało, tak, tak. No to jeszcze można było pogadać, wiesz, ten, bardzo, bardzo dużo świetnych ludzi poznałem, pogadałem sobie z różnymi. No a potem jeszcze się bawiliśmy świetnie, bo wszyscy kupowali tę formułę i część oczywiście bardziej się napinała, bo chciała za wszelką cenę wygrać, a część traktowała to jako zabawę. No kalambury, to wiemy, co to jest, tak? Że no wiadomo, pokazuje... tak, to esej. Który był najtrudniejszy, bo pamiętasz jakiś taki, który wszystkim sprawiał? Nie, nie pamiętam. Nie. Bośmy tego strasznie dużo nagrali, wiesz, tych programów było bardzo dużo. Nie. Aha. Słuchaj, bo ja pamiętam, że przez długi czas twoje nazwisko, przepraszam, bo nie powinno się nazwisko, ale było dla mnie takim kalamburem. Ja często na jakichś imprezach czasami rysowałem Malaja, który ma siekierę i że to jest kat, Malaj kat. Robiłem coś takiego. Pamiętam, że nie powinienem. Do głowy mi nie przyszło. Nie, ale no, ja to robiłem sobie, na jakiś. Nie, no nie powinienem właśnie, bo może powinienem cię spytać, wiesz, bo po nazwisku to po pysku, wiesz. No, Majewski, to ja coś wymyślę może. Było, że Maj, coś tam, że w nartach, bo ski po angielsku, a. Maje, tak, nie to, że wiesz, ci... Słuchaj, odpowiadasz. Ale powiedz, bo dziś, że nawet to lubiłeś, ale czy to jest coś takiego, że jak na przykład nic tego nizowego aktor, który grał, wiesz, Hamleta, tu poważne role teatralne, robi coś takiego, to jakby spotyka się z jakimś, musi się z tego tłumaczyć, albo... Z tego się nie tłumaczyłem, bo to wszyscy lubili, tak. Ale na przykład, znaczy też się nie tłumaczyłem, tak. Ale zostałem wywołany do tablicy, jak nagrałem swoją pierwszą reklamę. Aha. Bo to był fundusz emerytalny. Ta. Z Piotrkiem Machalicą zrobiliśmy to. I świętej pamięci rektor Andrzej Łapicki w gazecie napisał, że to się nie godzi. A żeby to Hamlet... był dla ciebie cios? Wiesz co, przeżyłem, jak widzisz, ale, ale zastanowiło mnie to. Aha. Z wielu powodów już nie będę teraz może wyciągał wszystkiego na powierzchnię. No ale Andrzej Łapicki przeczytał parę kronik filmowych i to... A, okej, okay, że wtedy... Wiesz, o co chodzi. No, no, rozumiem, no. A potem mnie zarzucał, że ja biorę udział w reklamie i że to jest komercja i że to się tak nie powinno robić. W tym czasie aktorzy amerykańscy już od dawna reklamowali, wiesz, ketchupy, papierosy, nie wiem, sam wszystko jedno. Także ja trochę może wyprzedzałem epokę, zgadzając się na reklamę. No ale to też można potraktować przecież jako rolę, prawda? No bo to też jest właściwie rola. No, wiadomo... no pewnie, no nie ma. Ja uważam, że tylko kraść nie wolno, a żadna praca nie hańbi, więc ja tu nie miałem do siebie pretensji. Natomiast jak mówię, zastanowiło mnie to z takiej pozycji mentorskiej zostało to wygłoszone. No wiesz co, to często mówi Grabowski, jak mu tam zarzucano, że zagrał, prawda, Ferdynanda Kiepskiego, no. że co wziąłeś tą propozycję i tak dalej, a on powiedział, no jak ty byś miał propozycję, to weź ją odrzuć, prawda? On tak niektórym... To tak jak mówisz, jest nasza praca. No dlaczego mam... Wolę pracować niż iść kraść. A powiedz mi właśnie, czy bywa, no wiesz, jak rektor, czasami masz taką sytuację, że przychodzą do ciebie studenci, zadają ci takie podstawowe pytanie o przyszłość. To chyba jeden z większych, kurczę, jest dla ciebie dylematów, prawda? Typu jak żyć, wiesz, panie... No tak, ale czy wziąć jakąś rektorze. Propozycję, bo mają wątpliwości. No wiesz, no, siadam z nimi i tak rozkliniam to tak trochę, jakbym to ja dostał tę propozycję i co bym z nią zrobił. No zawsze staram się radzić im jednak. Nie zostawiam ich tak na lodzie, żeby sobie poradzić. Ale to i tak ale zawsze... nigdy nie mówi stanowczego, na przykład nie, słuchaj, absolutnie nie. Na przykład nie, gadamy. Serial, albo na przykład coś, co... Nie, no sam zagrałem w paru serialach. No tak, no wiem, ale że na przykład jakiś taki serial, który, no nie wiem, no powiedzmy, no nie... Wiesz nie... co, no młody człowiek jak startuje, no to gdzie ma się pokazać? Tak, no, jak nie w serialu. No, nawet jeśli on nie jest najwyższych lotów,
No to on też nie ma, on ma czystą kartę przed sobą, więc to nie jest tak, że właśnie Hamlet zagrał w reklamie. Oj, zastanówmy się, czy to się nie kłóci. Wchodzi człowiek w życie, w zawód, no czymś musi wejść, więc ja tu raczej nie... No też, bo nawet jak spojrzeć, wiesz co, na jakąś tam przeszłość tych wielkich tam, nie wiem, amerykańskich aktorów, to też bywało, że to byli jacyś ludzie, którzy grali właśnie tam, wiesz, a to zagrał jakąś reklamę, tu papierosy, no pewnie, coś, wiesz, tak. Tak, ale że... jasne, no tak, naturalnie. I co, i wtedy siadają, wiesz, naprzeciwko ciebie, bo wiesz, chciałem się tak zastanowić o takiej jakby, wiesz, odpowiedzialności, cholera, za ten los. Ja nie wiem, czy bym w życiu się podjął takiej, wiesz co, funkcji, bo to... No, wypuszczacie w świat co roku ilu studentów, wiesz? No, około 20. Tak, tak. I oni mają jakieś takie, wiesz, wyobrażenie o tym zawodzie, wiesz, że od razu, że dużo, coś... Że... Nie, dużo dowiadują się w czasie szkoły. Mhm. To, wiesz, od razu na pierwszym roku zaczyna to się trochę nie zgadzać z tym, jak oni sobie to wyobrażają. Aha. Ale też im trochę otwarcie o tym mówicie, na przykład, czy nie Absolutnie. Robicie takich, bo... Nie trzymamy tacy, ich pod kloszem. Wiesz, wykładowcy albo na przykład rektorzy, którzy budowali im świat, wiesz, magii, a potem nagle wyskakiwali, który nie był magii. Nie. No, ma sensu chyba, nie. Nie robimy tak. Mówimy im, co ich czeka, mówimy im, że to jest ciężka praca, co więcej nie będzie na tacy tej pracy. O, jak do rymu, widzisz? No, bardzo ładnie. Czyli nie będzie na tacy tej pracy, ale można się postarać pójść trochę z tacą, prawda? Może coś się nazbiera. Tak. Wojciech Malegat jest moim gościem. No i siła muzyki Radia Z. Nie wiem, Wojtek, czy czujesz tę siłę muzyki? Czuję, stary, to w ogóle... Już od samego początku, prawda? Pozbierać nie mogłem. Program Nie Mam Pytań, moim gościem jest Wojciech Malejkat. Posłuchaj, bo chciałem porozmawiać z tobą o Stowarzyszeniu Marłych Poetów. Grasz mistrza Johna Keatinga. W Och Teatrze. A kto był twoim mistrzem? Wiesz co, no w szkole to miałem tak. Miałem Jana Machulskiego, który był opiekunem mojego roku. Wspaniały aktor. I lubiłem i zajęcia z nim. I zdaje się, że tak w ogóle lubiliśmy się nawzajem. Bronek Wrocławski. Wspaniały aktor i też świetny nauczyciel. Ewa Mirowska, to w szkole. A potem już w teatrze, no to miałem paru. Miałem Marka Walczewskiego, którego podglądałem, bo byłem z nim w teatrze. Piotra Frączewskiego, Zapasiewicza. No, było paru. Aczkolwiek, żeby już do końca tę frazę wypełnić, to było tak, że ja ich nie naśladowałem. Ja ich tylko podglądałem, bo ja nie chciałem być drugim Walczewskim czy Zapasiewiczem. No tak, to mnie nie interesowało. Natomiast... Bo to może się zrodzić taka myśl, kurczę, że pójdę troszeczkę dosłownie w tych samych butach, wiesz? No ale to jest słabo, no bo co? Mnie interesuje tak naprawdę, co ja mam tam w środku i tylko można nad tym pracować albo to po prostu zostawić tak jak jest i wtedy jest słabo. Słuchaj, to przedstawienie się, jaki ma niesamowity sukces, bo tam w ogóle te bilety się sprzedają w sekundę, tak, nie wiem. I teraz się zastanawiasz, co jest fenomenem tego spektaklu? Czy wiesz, jakby odbicie od genialnego, od świetnego po prostu filmu, czy to na przykład, że tak naprawdę szkoły idą, bo można by powiedzieć, no dobra, wiadomo, szkoły pójdą, prawda? Ale nie mamy na widowni, nie siedzą same szkoły. No właśnie. No. Ludzie się tłuką o bilety, tak, pod kasą i... No ja wiem, co, pewnie porównują sobie ludzie film, chcą zobaczyć, czy nam się udało i jak się udało to zaadaptować na scenę, ale też myślę, że no, ta siła tych chłopaków to jest, tam jest 6 takich... Co w nich widzisz, wiesz, teraz jako już no. Wiesz, no... czy jest trochę taki na przykład zazdrości, cholera, chciałbym być... W ich wieku i wiesz, tak, nie, tak widzieć świat, tak. Taką jakąś trochę naiwność. Oni świetnie pracowali i jak ich zobaczyłem, jak pracują, to już wiedziałem, że to będzie fajne przedstawienie, bo oni dają taką siłę temu. No ale ja tam też staram się nie zostawać w tyle i z tej swojej pozycji nauczyciela i ich tam kręcić. No i tak się nakręcamy nawzajem. A czy to jest takie dziwne, że słuchaj, jako rektor, jako profesor, grasz jednocześnie mistrza, czyli grasz też profesora, grasz no, nauczyciela. Takie, wiesz, jakby to się wszystko tak zespoliło. No tak się zgodziło właśnie, fajnie. Aha. A powiedz mi, zadam ci może kontrowersyjne pytanie. Musiałowski czy Musiał? Bo Maciek Musiałowski gra... Na zmianę Musiał... z Maćkiem Musiałem. Z Maćkiem Musiałem. Wiesz co, chyba nie, to nie odpowiem ci, a nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu oni są tak inni, mają zupełnie inną emocję w sobie, inną energię
I ten Maciek Musiałowski jest bardziej taki fizjologiczny. Solony trochę, prawda? A tak, i taki no, przez ciało i wnętrze. A Maciek Musiał z kolei jest przez głowę i ciało. Aha. To są dwa różne przedstawienia, jak grają, dlatego też nie jest źle, bo ludzie przychodzą, żeby ich porównać sobie. Płaczą ludzie? Płaczą. To ja ci powiem, że tak, że naprawdę łzy są. Ja mimo, że... To jest niewiarygodne, bo tak, znasz film. Wiesz, jak się skończy. Wszystko wiesz, a ja przychodzę, wiesz, siedzę z moją żoną i nagle patrzę, ona, wiesz, chusteczka, ja tutaj jakaś łezka, wiesz... Płaczą. No, ale to super, to po to to robimy. No ale powiedz właśnie, jakie jest, bo was uczucie, że... Bo wiesz, bo to jest taka trochę jakby odpowiedzialność za łzy. Czy właśnie, że fajnie, że oni ryczą? No wiesz? Super, no bo tak. Chcemy, żeby te emocje takie były w nich, w ludziach, żeby one sięgały zenitu. No, jak płaczesz, no to już jesteś bardzo wzruszony, prawda? Ja mam parę przedstawień na koncie. Na przykład graliśmy Śmierć komiwojażera w reżyserii Kazia Kuca. W małym teatrze tutaj jeszcze był on, już nie ma. Z Januszem Gajosem, z Anią Seniuk. I wiesz co? I ludzie też płakali tam na takim monologu moim. No to dla mnie to nie ma lepszej recenzji, czy lepszego oddźwięku niż albo śmiech, wiesz, albo płacz na widowni. A nie chce się wtedy razem z nimi popłakać? No właśnie tak, na tym pic, że się tak wyrażę, no polega, że ty nie masz płakać, oni mają płakać. Zdarzyło ci się na przykład zatrzymać się ze wzruszenia na przykład na spektaklu, że coś cię tak dotknęło, jak ty grałeś, czy to już wtedy jest profeska i... Ale to, żebyśmy nie mylili, że profeska to znaczy, że ja jestem impregnowany. My się też przejmujemy. Musisz ponieść koszty, to też mówię moim studentom. Bo jak ich nie poniesiesz, to cię wygwiżdżą, powiedzą, że nie kupią na ciebie drugi raz biletu. My ponosimy ogromne koszty, wysiłek fizyczny, psychiczny i tak dalej. I tak ma być. Ale żebym się aż tak wzruszył, to chyba nie. Maciek Musiałowski podobno, nie wiem, bo to jest taka dosyć intymna sytuacja, ale podobno często po tej scenie jednej z kulminacyjnych, no to słyszałem, że w garderobie właśnie często płacze, opowiadali. Nie ma nic w tym złego, no. to super. No, to jest, znaczy, że jest bardzo wrażliwy, bo jest. Jest. Artyści powinni być wrażliwi, tak byłoby najlepiej. Nie mam pytań w Radiu Z. Wojciech Malekas jest moim gościem, a teraz chciałem porozmawiać o nowej rzeczy, którą robisz w Teatrze Polonia, Krawaty Club. Krawat Club? Krawat Klub, ja mówię. Klub Krawaciarzy, tak? Tak jest. To jest komedia, tak? Ale taka... No taka, wiesz, no trochę właśnie, też przełamana. Cholera też taka jest. Bo tak, jak teraz zaprosić, jak opowiedzieć o tym, żeby jednocześnie nie zdradzać, ale jest dwóch panów i... Dwóch przyjaciół, architektów, jeden starszy, drugi młodszy. No i jest super, a potem nagle okazuje się, że ten konflikt wieku i tego, że młodszy wchodzi w życie, a starszy tak się już temu przygląda i wie, że dużo ma za sobą, rodzi napięcie. Ja bym tak o tym przedstawieniu mówił, że na tym tle powstaje konflikt i jest wiele zwrotów akcji, które czasem budzą śmiech, a czasem refleksja, czasem nawet grozę jakąś. Nie? Ale z kim grasz? Bo, Gram z Marcinem Stępniakiem, moim byłym studentem z Akademii Teatralnej, którego uczyłem. No i tak. I ty go zaproponowałeś właśnie do Tak. Bo ja widzę w nim potencjał taki fajny. I co, ale to chciałeś mu trochę tak, wiesz, no wynieść chłopaka, bo myślę sobie, że wiesz, żeby zagranie tutaj z mistrzem, wiesz, dla niego to fajna sprawa, no. No trochę to tak jest. Trochę też to po to robimy. Zapraszamy swoich studentów byłych do współpracy. Nie ja jeden to robię. No tak. No, na tym to polega. No, ja zostałem Hamletem dzięki Ewie Mirowskiej, która znała Jerzego Grzegorzewskiego i kiedy on do niej zatelefonował, no to ona mnie poleciła. Więc to tak się odbywa, no i nie ma w tym nic złego. Słuchaj, a czym jest w tej sztuce ten krawat? Bo to jest o klubie krawaciarzy. Bo właściwie wszystko o ten krawat, prawda? No, trochę. Tak. Awantura o krawat. Trochę tak, no ale to sam wiesz, że życie głównie właśnie się jakieś drobiazgi zaczyna walić. Prawda? Tak. Coś ci nie pasuje, nie tu stoi szklanka, tak? Nie jest wyciśnięta tubka od pasty. I rozumiem, od domu. Piekło tylko... dnia codziennego, nie. Tak? Po prostu. No to wiesz, małżeństwa się przez to rozwodzą, no, wiesz. No. Kapcie nie stoją równo. Wiesz,
zapalone światło jest na okrągło. A co ciebie, powiedz, denerwuje? Na przykład masz zapalone jakieś światło na okrągło w domu. Denerwuje, jak jest słońce na świecie. Czy jesteś takim strażnikiem światła? Kurczę, to ja też. Tak? Naprawdę, ale... No słowo daję, no ale wiesz, no bo nie widzę w tym sensu. No, nie dość, że planeta marnieje. Ja muszę zarabiać pieniądze, które puszczamy z dymem, tak? No to nie ma sensu. Czyli na przykład zdarzać się, o ile masz górę, wchodzić na górę, albo na przykład pokoje patrolować z boku i wyłączać światło? Tak. Też masz tak? A jaką największą paranoję masz związaną ze światłem? Zdarzyło ci się na przykład co? Nie wiem, do czego zmierzasz. A... Bo ja kiedyś wyszedłem na spacer z psem i zobaczyłem, że światło się pali na górze i zadzwoniłem do domu, żeby poszli na górę i wyłączyli światło. Nie byłem w stanie znieść, że będzie się światła, świeciło. Tak, na górze w jednych z okien, gdzie wiem, że nikogo nie było. Okay. Zadzwoniłem się, spytałem, czy tam ktoś jest. Jeżeli nie ma, to proszę wyłączyć światło. To nie, to aż tak nie, ale, no, ale wiesz, jak idę i widzę, że się świeci w łazience i nikogo nie ma, no to... No to wyłączam. No. Tak, i o tym trochę właśnie jest, o takim jakby, że... Tak, to jest facet, który się przypieprza, przepraszam za dosadność, do właśnie drobiazgu. I ten drobiazg, efekt kuli śniegowej drąży. Słuchaj, ale powiedz mi tak, jakbyś miał tak instynktownie, wiesz, wybrać komedia, czy raczej dramat, to co wolisz? Tak, ty jakby czujesz najbardziej, wiesz, w sobie taki... Ja nie wiem, no co mam ci powiedzieć. No, ja się cieszę, że właśnie nie jestem ani komediowym, tak, no właśnie, no. I w takiej szufladzie siedzę, ani dramatycznym. Mam wrażenie, że umiem i to, i zresztą to chyba tak, no przez to, co robię, widzę, że to się sprawdza. Także tak, mogę być Hamletem, a mogę być Woody Allenem, którego też grałem przecież. No właśnie, tak. Natomiast tu bardzo fajnie i ten moment, jak stoisz tam w bokserkach i tam... Ale to już nie będę mówił co, to już niech sobie pójdą ludzie i zobaczą. No, zapraszamy. Tak. Zapraszamy, tak. Teatr Poznania. Krawatę Club czy krawat? Krawat Club. Krawat Club, okej, właśnie. Słuchaj, natomiast co ty na to, że jest taka czasami opinia, że aktorzy... że nigdy nie są zadowoleni. Ja mam takiego kolegę, który mówi, kurde, gram w teatrze, chciałbym w kinie. Gram w kinie, chciałbym nie, w teatrze. Nie, jestem tak zwany, wiesz, wesołek trochę, no to cholera, chciałem dramatyczną rolę, że nigdy nie będzie takiego, wiesz, to jest no takie end dążące do zera, ale nigdy do niego, znaczy może nie do zera, właśnie do nieskończoności i nigdy do niego dociera. A wiesz co, no ja nie mam powodu do narzekania, po prostu mam to robię i to i wszystkiego spróbowałem, byłem w Cannes, chodziłem po czerwonym dywanie. Nie mam powodu na narzekanie. Wojciech Malekat jest moim gościem. Wojciech, bo Wojtku, chciałem porozmawiać o listach do M. Okay. Bo listy do M to już jest, które to będą listy? To będą czwarte. To będą czwarte listy do M. To już dużo tych listów napisano do tego M. No, ale ja się cieszę, wiesz, no, bo ja z filmem jestem dosyć rzadko, się spotykamy, a ten list do M mam takie właśnie na stałe. Poza tym wiem, że ludzie tego mojego Wojciecha lubią i Wojciech. Się tak się tam z nim jakoś identyfikują i wspierają. To jest przedstawiane jako jedna z sympatyczniejszych i takich no właśnie. Wiem, że ludzie chcą, żeby się Wojciechowi udawało. Czyli co, jak jest listopad to, i święta, to wiadomo, że listy do M. To już taka stałka w naszym kraju, wiesz? To wiem, tak. No ale robimy je na dwa albo raz na trzy lata. Tak. Kolejną część. No fajnie, ja lubię to robić. A nie myśleliście tak, żeby naprawdę już co roku to robić, wiesz? Robić na przykład w lutym, w marcu już na... Ja nie mam na to wpływu, więc no, wiesz, ja po prostu cieszę się, że robimy kolejne. A powiedz mi sobie, jaki jest fenomen właśnie tych listów do M, że jednak jest to coś takiego, jest magia taka świąteczna, wiesz co. Ludzie lubią, żeby chociaż w święta się coś udawało, nawet jak się komuś coś nie udaje w tym filmie. Tak, bo tam nie zawsze się udaje, prawda? No ale, ty też przeżyłeś tam, jako bohater, mówię tak. Tak, ale jest tam jakieś ciepło w tym. Nawet jak się, jak mówię, nie udaje, to potem się w końcu może uda. Tak, nadzieję jakąś dajemy tym filmem, to fajne. A powiedz mi sobie, co nowego w życiu Wojciecha? A ty nie możesz za dużo powiedzieć, prawda? Kurczę, no... Czemu? No nie możesz sprzedać tego, co będzie tam u bohatera. A nie, pytałem o tego. O tego Wojciecha pytasz. Nie, okay. Nie, tak, bohatera. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że Wojciech znowu będzie musiał wybierać. Aha. A.
A, bo nie możemy, bo my w ogóle dostaliśmy taką informację, że nie możemy jakby powiedzieć właśnie, jak będzie musiał wybierać. Nie, no tego nie powiem. A masz też jakieś takie obostrzenia, że podpisałeś na przykład, żeby nie mówić czegoś? Wiesz, ja nie muszę nic podpisywać, no wiem, że po co mówić, no to po pierwsze ludzie nie będą mieli fanu, no że tak, obejrzą. Tak, tak. A po drugie, no, robimy wszystko, żeby chcieli pójść zobaczyć. A powiedz, słuchaj, bo pojawi się też nowy bohater, chyba też zagra go Czarek Pazura, tak? Mhm. I to nowa postać będzie w filmie, tak? Tak. Mhm. On zagra twojego kolegę, czy... O kurczę, no właśnie, bo teraz znowu wchodzimy na ten trudny obszar, tak? Ale mogę powiedzieć, że Czarek będzie też kimś... będzie takim bohaterem, który zmusi Wojciecha do pewnych wyborów, o. Okej, okay, dobrze. Dobrze, w porządku. A czy już piątka zaraz będzie? Nie wiem tego. A kiedy premiera Listów do M? Teraz, już niedługo. Chyba 4... 3 listopada mam napisane premiera. Powiedz mi, jak ty się czujesz na... Czy w ogóle... No, mówię, no bo wiadomo, byłeś w Cannes, czerwony dywan, a na takich polskich czerwonych dywanach, jaki masz stosunek do... Ja właśnie... ja to tylko powiedziałem po to, nie żeby się chwalić, tylko powiedzieć, że nie, ale to... wszystkiego. No. Ale ja nie lubię tego. Ja nie lubię tych ścianek, nie lubię tego życia takiego, dlatego mnie nie ma tak naprawdę, przecież sam wiesz. Ale co to znaczy, że cię nie ma? No jesteś, byłem sobie nie, w teatrze, coś... byłem... Ja wiem, chodzi o takie, że nie wiem, że życie... Wojciech Malejka założył kolorowe skarpetki, albo właśnie, że widziano go za... Tak, tak, to tam... Ale to chyba nie ma za czym tęsknić, wiesz, tak naprawdę. Nie, no, ale no, skoro pytasz, no to ci mówię, że na przykład, wiesz, nie lubię jeździć na festiwale. Nie lubię jechać do Gdyni, kiedy jest festiwal tam. Po prostu nie lubię tego życia, nie lubię, wiesz... głów, które z kimś rozmawiam, a widzę, że ani mnie nie słucha ten ktoś, ani mnie nie widzi nawet, bo ogląda i słucha wszystkich naokoło. Ja myślę sobie, że to jest, słuchaj, jednak, że te cały czas są w tobie trochę te Mazury, wiesz, większa przestrzeń, wiesz, że tam nie miało jakby rozłożyć tych czerwonych dywanów. Nie mogłeś się do tego przyzwyczaić, więc to chyba dobrze, wiesz. No może, ja wiem, nie wiem, no, ja nie lubię tego i tyle. Czyli tak, Listy do M, piątka jeszcze nie wchodzi, na razie Listy do nie, M, na razie czwórka. Numer 4. Karolak cały czas będzie miał problemy, prawda, tak? No Karolak to już musi, jest skazany na problem. A jak nie, że tam spada, wiesz, z balkonu albo coś, rozumiem, że coś tam na musi pewno znowu... spadnie. A on na 4 łapy, tak. Spadnie na 4 łapy, również jako dyrektor teatru, miejmy nadzieję, ale to już mówimy o czymś. To już z nim pogadałem o tym. Nawet o tym, że będziesz. Poszliśmy w miasto z mikrofonem i są do ciebie teraz pytania. Uwaga, teraz posłuchaj i odpowiadaj. Nie mówię, że to jest jakiś test. To nie są też kalambury. Proszę bardzo. Dobra. Czego chciałbyś się oduczyć? Niczego. Chcę się uczyć, a nie oduczać. A no właśnie, to tak. A to bardzo ładnie. Tak? Dzień, tak, nie. Dzięki. Absolutnie nie. To mi się podoba. Podoba mi się ta odpowiedź. Proszę bardzo, uwaga, kolejne. Napisałeś już list do świętego Mikołaja? No ja już nie piszę listów do świętego Mikołaja. Jeżeli to myślę tylko, a ponieważ wierzę w świętego Mikołaja, no to wiem, że on mnie słyszy nawet jak myślę. Wierzysz naprawdę? Tak. Moje dzieci są super, bo ja im mówię, że Mikołaj jest, a one twierdzą stanowczo, że nie ma. I są zdezorientowane. Misia ma 16 lat, Cześć, Kacper bo to powinno 20. być odwrotnie, prawda? No właśnie, o to chodzi. No właśnie. Kacper ma 20, a Misia ma 16. Ja im mówię, jest święty Mikołaj, oni mówią, że nie ma. Ale są zdezorientowani, bo ja im tak mówię, no wiesz, a umiem powiedzieć tak, żeby tak, myślały, tak. Że nie wątpię w to. I tak patrzą mi w oczy, no ale tato, no nie ma Mikołaja, no jest. No jest. I tak idą po tej rozmowie, no i... A co, u was się ktoś przebiera za świętego Mikołaja? Jest... Ale po co ma się przebierać, skoro jest święty Mikołaj? A no tak, czy jest u was święty Mikołaj? Jest. No jest przecież. A, jest. Co tak, święta jest. U mnie, kurczę, było odwrotnie. Ja już właśnie powiedziałem, słuchajcie, może ja już nie będę się przebierał. I nagle sobie moja 25-letnia... No właśnie. No bo to był błąd. To był błąd. No tak. Niepotrzebnie się przebierałeś za Mikołaja, skoro on jest i sam przyjdzie. No. No tak, jejku, nie, Wojtek, dzięki, kurczę, że ja tego wcześniej, no. Ale dobra, ale jeszcze spróbuję. Spaprałeś sprawę. Spaprałem sprawę. Kolejne pytanie. Na czym powinno się oszczędzać? Światło, prąd to oczywiste. Ale jeszcze, ja bym oszczędzał na nerwach.
żeby ludzie się tak nie denerwowali i oszczędzali i sobie samym, i innym nerwów. A masz wrażenie, że jest więcej nerwów teraz? Tak, świat się zrobił bardzo nerwowy. No. Właśnie. Proszę bardzo, kolejne. Na jakie pytanie chciałbyś znać odpowiedź? Jest jedno. Ja bym chciał wiedzieć, co jest po śmierci. Tak jest. Taka poważna odpowiedź na poważne pytanie. A spodziewasz się czego na przykład? Niczego. Tak? Raczej myślisz, że tam nic? Raczej myślę, że nie ma. Więc będę zaskoczony bardzo, jeśli coś będzie. Ale co myślisz, że to jest tak, że w ogóle się wyłącza się w światło, a propos już jak już mówimy o prądzie? Tak jest. Ale nie wiemy tego. To jest pytanie, które jeśli sobie jakieś bym zadawał poważne, to tak. No to jest mocno, kurczę, tak. Ale wiesz, no właśnie warto o tym. No ja też, no ale to już tutaj ty odpowiedziałeś, ale to też bym chciał, kurczę, tak się, co tam będzie. No. Ja mam jakieś takie czasami śmieszne wyobrażenie tego, wiesz, że to może być jakieś takie zaskoczenie. No tak, nie znamy odpowiedzi na to pytanie, więc można sobie wyobrażać oczywiście, albo tak. Na śmieszną, albo na straszną. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Najciekawsze miejsce na świecie, w którym byłeś? Australia. O kurczę, no to tego ci zazdroszczę, no. No, ale to nie znaczy, że trzeba jechać strasznie daleko, żeby coś zobaczyć, bo na przykład Zamek Książ. Tak. Jest fantastycznym miejscem. Ja tam od paru lat jeżdżę, żeby robić takie warsztaty teatralne i za każdym razem widzę coś nowego. Za każdym razem. Już myślałem, że obszedłem tam i okolice. Myślę, że Mazury są też takim miejscem, gdzie ja, mimo że ja stamtąd jestem, już naprawdę chyba znam każdy kąt, to i tak byłbym zaskoczony. A jakbyś miał tak właściwie o Mazurach powiedzieć, gdzie pojechać, żeby tak, no, wiesz, jakby nie widzieć tych komercyjnych Mazur, tylko naprawdę poczuć... Nie, jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie wcale nie... Bo co znaczy komercyjne miejsce? No, jak jedziesz do fajnego, zadbanego domu, i wiesz, że tam ten dom odwiedzają ludzie, no to jest komercja? Chyba no nie, ja dlatego, bardziej że... może, bo tak czasami niektórzy to wiedzą, że się zatrzymują, że Mikołajki już jakby nic, nie żebym miał przeciwko coś. No dobra. Nie, no jasne. Wiesz co, no nie, chyba nie umiem nawet ci powiedzieć. No i wiem. Bo każdy po prostu też czego innego szuka, tak? Ja wiem, no, tak. Niektórzy chcą pojechać do Mikołajek i się nie ruszyć stamtąd przez całe wakacje, być no tam. Tak. A ja pewnie bym szukał miejsca poza Mikołajkami mimo wszystko, a je kocham przecież. Okej, dobra, kolejne pytanie. Czy wiesz, że twoje nazwisko czytane od tyłu to prawie tak Jalama? Jak się z tym czujesz? A teraz mamy kolejny kalambur wyszedł. Tak Jalam? Tak Jalama, nie, tak Jalam. Tak Jalam jest to. Tak. A tak Jalama? No teraz się dopiero poczułem jakoś, bo... Tak, Jalama. Proszę bardzo. Ulubiony dzień roku. Nie mam chyba takiego. Siła muzyki, nie mam pytań. Wojciech Malajtkat jest moim gościem. Wojtku, posłuchaj, bo chciałem się spytać, było was trzech. Kumple, Polk Zamachowski, cały czas jest ten team? Tak. Cały czas ten... Tak, z tego co wiem, do dziś. Nie, tak nie ma nic tak, że na przykład coś ostatnio, ktoś komuś coś powiedział. Nie, my sobie na okrągło cały czas coś mówimy, więc to jest akurat fajnie. Nie spodziewam się żadnego kryzysu w tym trio, dlatego że jak mamy sobie coś powiedzieć, to sobie po prostu mówimy. Ale mówicie też sobie ostre rzeczy? Naturalnie. No tak. No dobra, nie musisz teraz ujawniać, ale co ostatnio na przykład ostrego powiedziałeś Zbyszkowi, albo... No, ale nie mogę powiedzieć. Bo nie możesz, ale to takie mniej... Dlatego jesteśmy przyjaciółmi, że właśnie nie że to między wami. Już tak, że mówię potem... Czyli to nie jest tak, że to jest lukrowanie cały czas, prawda? Nie, no ale my też nie... No, żebyśmy dobrze zrozumieli, my dlatego jesteśmy przyjaciółmi, że lubimy być... ze sobą. Co, jak się hartuje taka przyjaźń? Skąd to jest taka... Bo to ja nie wiem. Znaczy, wiesz, ja mam taką teorię, ale ona trochę jest naciągana. Ja jestem w tym trio mądry. A. Poluś jest przystojny. A Zbyszek jest charakterystyczny. I my się tak uzupełniamy po prostu. Być może to jest ta siła, która nas scala. A poważnie, no to wiesz, to my się znamy 36 lat, jakoś tak. Aha. Od 82 roku, no to nawet 38.
Jeśli 38 lat wytrzymaliśmy ze sobą, to to znaczy, że tam coś jest w tym... No, jest coś, tam nas sprzęga. Ale od razu było tak, że wiesz, bo na przykład kiedyś mój kumpel do mnie podszedł i powiedział, wiesz co, ja wiedziałem od razu, że ty byłeś moim kumplem, jak cię tylko zobaczyłem pierwszego dnia. To ja nie wiem, no... Nie wiem. Zastanawiałem się nad tym i też nigdy nic takiego sobie nie powiedzieliśmy, że wiedzieliśmy od razu, że... Ale jak się zaczyna taka przyjaźń? Tak jak ona się kartuje? Z Polkiem mieszkałem w jednym pokoju w Akademiku. No to już nie ma siły. A ze Zbyszkiem z kolei potem, jak przyszedłem tutaj do Warszawy, wynajmowałem mieszkanie. Tak. Więc myślę, że to takie bycie na co dzień ze sobą. Albo to wytrzymasz, albo nie. Ale co, cię walczyliście kiedyś na przykład o jedną rolę? Na przykład tak się zdarzyło? Nie, nigdy. No ale to dlatego właśnie... I o kobiety też nie. No i to może też jakoś nic nie popsuło nam między nami, bo takie rzeczy być może mogą popsuć. Wiesz co, a powiedz mi, czy Zbyszek oddał wam za wódkę, za dwie wódki, których nie doniósł do... do Akademika? Tak. No, się muszę go zapytać, bo nie pamiętam. No ale nie przywiązujemy wagi do takich drobiazgów. Ale opowiedz o tej historii. To były czasy, kiedy nie było jeszcze sklepów nocnych, tylko były meliny. I w weekendy odpoczywaliśmy od szkoły, no i trzeba było to jakoś... A czy który to był akademik? To była tak zwana dziekanka? Nie, na Ciesielskiej. Nie, bo to my w Łodzi. Dziekanka to jest Warszawa. Oczywiście, przepraszam, oczywiście. My wszyscy trzej skończyliśmy łódzką szkołę filmową i... A Mumina wysłaliśmy po... Mumin, czyli Zamachowski. Zbyszek, tak. Zamachowski. Po wódkę. Po trzy flaszki. I on je niósł, ale z jednej pił w trakcie niesienia. Czyli nie żeby mógł łatwiej mu się tą drugą niosło. Nie wiem. Coś... Wyrzucamy mu to do dzisiaj. Chciał się... No bo stary, no tak. Myśmy mu dali pieniądze i czekaliśmy na trzy flaszki. Nie dość, że nie przyniósł trzech, a przyniósł tylko jedną, bo dwie potłukł. A potłuk je dlatego, że z trzeciej pił w czasie... No to zrozumiałe. To była ciężka próba naszej przyjaźni. Co więcej, z tej, której przyniósł, było już bardzo mało, więc właściwie fatalna podróż po wódkę Zbyszka. Czyli właśnie powinien jakoś to zorganizować, otworzyć tę sytuację i już donieść te trzy, wiesz? No naturalnie, no tak. Wszystko mu się nie udało, nie dość, że nie, jak mówię. Czekacie na to cały czas. Ponieważ się napił po drodze, to dwie potłuk. No nie ma. Ale powiedz mi, czy jak Zbyszek Zamachowski przyjął rolę prowadzącego Pytanie na śniadanie, to jako przyjaciele śmialiście się z niego? Tak, powiedzieliśmy, że to upadł na łeb. Tak. No i jak on to odebrał? No nie miał wyjścia, musiał to po prostu przełknąć. No bo jak któryś z nas upadnie na łeb, to mu to mówimy. Mamy na przykład taką umowę, żeby żaden z nas nie zorganizował sobie tak zwanego benefisu. Bo jeśli... Ojej, ta ja wiem, to jest... Tak. Jeśli coś takiego zrobimy, któryś z nas to zrobi, to obiecaliśmy sobie, że choćbyśmy byli na samym końcu ziemi, to wsiadamy w samolot, w samochód, przyjeżdżamy i w czasie tego benefisu z całej siły kopiemy go w dupę. A dlaczego tak się boicie benefisu? Nie boimy się. Ja uważam, że to jest taki sztuczny taki... Że hołdy, prawda? Że coś co to jest? Tak, coś że takiego nagle... sztucznego, a ja nie znoszę sztuczności. Nie lubię tego. I nawet gdyby tam, nie wiem, za wiele lat ktoś powiedział, zorganizujemy panu benefit. Będę unikał, no bo nie chcę. Ja wiem, no bo oni przyjadą, kurczę, ja wiem. Wiesz, w publiczności. Publicznie. Bo raczej by nie wystąpili, prawda, że na przykład jeden coś by zaśpiewał, drugi coś wyrecytował. Mam nadzieję, że oni nie myślą o tym w tej chwili, żeby to zrobić. A teraz mam pytanie sobie na koniec do ciebie jako do rektora właśnie. Słuchaj, co sądzisz, bo Dorota Segda zniosła coś takiego jak fuksówka. No to ja już dawno to zniosłem. Czy też masz do tego... A, no widzisz, to ja nawet o tym nie wiedziałem. Tak, no bo ja tego nie ogłaszałem. No, bo to jest ciekawe właśnie, że sporo głosów się takich podniosło, kiedy ona podjęła taką decyzję, że tradycja, że... Wiesz co, bo to nie było samo zło. Fuksówka to nie jest samo zło. Fuksówka ale samo jest... fuksowanie może jest... I też nie, bo to potrafi być fantastyczna zabawa. Tak, tak. Tylko czasem niestety nie była i dlatego trzeba było z tym skończyć. Ale wyjaśnimy może słuchaczom, co to jest, prawda? Fuksówka to jest taki czas, kiedy przyjmują starsi studenci tych, którzy się dostali do szkoły.
I to powinna być w założeniu zabawa. To znaczy ci starsi opowiadają, jaka jest szkoła, na czym polega zawód, na czym polega studiowanie w tej dziwnej szkole, jacy są nauczyciele, jakie mają swoje dziwactwa. Takie wprowadzenie jakby, prawda? I to, jakby to tak, było tak. To, o czym ja mówię, to byłoby super. Ale czasem niestety było takim, wiesz, dobieraniem się do skóry tym młodym. Jakaś taka trochę fala jakby, prawda? No taka trochę fala, no ale w cudzysłowie. No tak. I z tym na to już zgody nie było, nigdy mojej. A nie kiedy ja sam byłem fuksowany, bo przecież byłem w szkole łódzkiej. No ale co ci się takiego najgorszego przytrafiło jako... Wiesz, tego nawet nie umiem powiedzieć. Czułem jakiś rodzaj takiego... takiego podskórnego właśnie próby leczenia kompleksów przez nich, tych starszych, na mnie. I ja tego nie lubię. Nie lubię być lekarstwem. I tu się w tobie chłopak z Mazur troszkę budził, tak? Czy... No, w tobie by się nie obudził z, ale nawet z gdybym nie był, no, ale też Mazury czuję, że nawet by się we mnie obudziły, bo powiem ci, że mnie kopnął w tyłek Jacek Braciak. Ktoś mnie z tyłu kopie, patrzę. Ale za co cię kopał? I słyszę, jak on do mnie mówi, Fuchs, a ja wiesz, byłem tym wociarzem i to jeszcze wolnym słuchaczem, no bo w ogóle takiego no więc, to jest. No i ja mówię, ale o co tobie chodzi, dlaczego ty mnie kopiesz? On mówi, Fuchs, coś tam, ja nie znałem w ogóle tylko rytuału, zastanawiam się, o co chodzi. No więc chodzi. Właśnie, no więc jak kopię cię w dupę, to jest słabe, a jak więc się z tobą bawi, no spotkam to... Jacka, bo ja czekam tylko na to, wiesz. Ale to jest fajny aktor, ja go... Wiem, ale ja mu muszę odpowiedzieć, wiesz. No to sobie tam pogadajcie. No właśnie, nie rozumiem, i to mnie wkurzyło, powiem ci szczerze, wiesz? No więc właśnie, no więc jak ta zabawa zamienia kogoś, się tak. Właśnie w kopanie, no to sorry, ale nie. Ale ja już to w szkole warszawskiej zniosłem rok temu i mamy świetny sukces z tego. Czyli teraz myślę sobie, że ja mogę jako ten wolny słuchacz już dokończyć studia, wiesz, żeby tego uniknąć. Nie wygłupiaj się, przecież mówię ci, to nie było tak, że chodzili i kopali po dupach. Nie, ja wiem, ja oczywiście, wiesz, gdzieś tam żartuję, ale wiem, że Dorota to ogłosiła, właśnie widzisz, czy czasami się coś ogłasza i się robi dyskusja, więc lepiej może nie ogłaszać. Tak, no ale nie wiem, ludzie są ciekawi, co się dzieje. Wiesz, ja wiem, ale w Polsce jest od razu taka dyskusja, wiesz, to ostatnio się gdzieś wszystko wpisuje, wiesz, że tu zwierzęta futerkowe, tu coś, nagle protesty, że odbierają nam jakąś tradycję, coś, że co to nie będziemy jeść mięsa, wszyscy będziemy wegetarianami, że nagle, wiesz, to jest lewackie, wiesz, tak, że tak. Jak to było przez lata, funkcjonowało, wiesz, no żyjemy trochę w Polsce z takim tak, no, ja, dwoma, ja mnie, wiesz, okopami, nad prawda? Nad tym mlekiem się w ogóle nie pochylał w postaci tego, że odwołaliśmy gdzieś fuksówkę. I teraz jak to powiesz, zabawy. To nagle będzie, jakim prawem odwołano czy wiecie, że Wojciech Malajkat ujawnia. Jakim Aha. prawem? Tak będzie, myślisz? Nie będzie. Bardzo dziękuję, Wojtku. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, zapraszamy na Stowarzyszenie Umarłych Poetów, na listy do M i Klub Krawaciarzy, Teatr Polonia. To był Wojciech Malajkat. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Dziękuję. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.